Hej, hej, hej! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Asasyna. Jak widzieliście przed chwilą, pokonaliśmy niedźwiedzia. Tak, udało się. Aczkolwiek trzy razy walczyłam z nim, żeby go pokonać. Także to też nie tak, że udało mi się od razu i szczerze zapomniałam po prostu włączyć nagrania na początku. W związku z tym zobaczyliście tylko końcówkę tak naprawdę. Przyszliśmy od razu oddać skórę. Belt from Callisto the Bear. I wish I'd had the chance to see this creature in the wild. It must have been stunning. It was. But there are other things on this earth far more beautiful. And wild? If not, then where would the challenge be in pursuing it? Okay. Pas mistrzyni Artemidy. Dobra. Zerknijmy sobie. Oj, nie na mapę, tylko na ekwipunek. Pas mistrzyni. Ja w ogóle miałam założone inne ciuchy do tego, do tej zabawy. Albo i nie miałam. Może na tym polegał mój problem. A nie, miałam. Dobra. Okej, nieistotne. Dostaliśmy zdolność, więc możemy z niej od razu skorzystać. Myślę, że to będzie very good idea. Ekspertem w dziedzinie strzał głuszających i wybuchowych. Dobra, wybuchowych jeszcze nie mamy, więc w sumie czemu nie? Zerknijmy od razu do ekwipunku. Ojej, nie tu. Wybuchowe. Psz! Patrzcie, ile nam drewna ucieka w ogóle. Muszę coś na to zaradzić. Poszukać drewna w okolicy, ale... Tak, strzały wybuchające. My sobie lecimy z głównym wątkiem. I musimy się dostać do Aten. Dobra, pokaż na mapie, gdzie to mamy w takim razie. Tych znaczników nigdy nie widzę, nie? Tu, dobra. Ateny. No to... Let's go. Skoro mamy się tam dostać. Zobaczmy coś, co tam na nas czeka w związku z tym w Atenach. Jak zwykle ekran wczytywania. Phoebe kręci się przy Markosie i marzy o własnym orle, takim jak Ikaros. Mistrzostwo bestii. No, i co nas tu czeka? Aha. Odkrywaj świat. Wszystkie te podpowiedzi już na bank czytaliście niejednokrotnie, oglądając odcinki z Asasyna. Najszybszym sposobem na gromadzenie drewna oliwnego. Nieprawda, bo bardzo mało z tych statków wypada. To jest niesprawiedliwe. Towary i sztabki metalu, czyli mi ten, barterowy. Barterowy handel. Towar za towar. Okej. No jaka mina.
Ty wszyscy chorzy. Czyżby jakaś zaraza na Atenę spadła? Opuszczeni przez bogów. Ciekawa jestem, co się tu dzieje. Okej. Gra nam chce coś pokazać, a jeszcze nam 50 parę metrów zostało, także aż się boję. Cassandra, you're back. Gotta run, sorry. Wait, where? I'll be right back. See you at Aspasias. Aspasias. Sometimes I think you are too much like me. Friends, I know you're angry, and you have the right to be. Why do they hide in their houses? Cleon. I didn't expect to see you. No właśnie. What do you think you're doing? You're driving this mob to madness. This is nothing. I will make Athens great again. Dobra, chodźmy zobaczyć, co się stało. Bo nie wygląda to dobrze. Aspasia. O, Cassandra. You returned to Athens. What's left of Athens? The world we've built is crumbling at our feet. O nie. It's as loud as a battlefield out there. And as violent. They're calling for Pericles' head, as though he should know how to handle this catastrophe. No one is prepared for the end of the world. I came to talk to you. I found out some things about my mother. Her name, her ship. Cassandra, it's not the time. Okay. Pericles is dying. He won't see me. He won't let Hippocrates in his room. He only babbles about going to his precious Parthenon. Pericles is a strong man. I'm sure he can fight the sickness. You heard the mob. He can't defend himself. He'll die with no glory. Athens has known him a lot longer than they've known this plague. He gave them a voice. His accomplishments will speak for him. No, Pericles, tylko musimy tego udowodnić na pewno. No, he won't let me in. He respects you. Could you go to him? I could try. If you do, I will make the time to talk about your mother. For now, he needs your help. He needs your help. Of course. On jest na górze. Czy ja mogę wejść po kolumnie? Byłoby szybciej. Dobrze, żeśmy go nie zabili. Ciekawe, co by się wtedy stało. No, i tam gadasz. You look healthy as ever. Tell Aspasia that. She won't worry so much about me. I brought your drugs. Ah, yes. It's usually Phoebe who does the delivering. At least I'm alive. Nie da się już powiedzieć o moim mieście. It's a shadow of what it was. Well, it will belong to Cleon now. He will have to lift it out of its sorry state. I wish to see it with my own eyes. Come to the balcony. Okay. Much has changed. I can't even stand up straight to look death in the eye. You'll recover sooner if you let Hippocrates see you. It's no worse. The plague chooses no favorites. Aspasia. It's people. Aspasia. No, you haven't. You're kind, but I've lost.
Aspasia needs protection, as does Athens. I thought I gave enough to Athena, but it seems it isn't so. I should be out there on the streets. No. She'll be overtaken. There are mobs, and Cleon's doing nothing to calm them. Thank the gods, Cleon won't see me like this. But that's all I can thank the gods for. They've turned on me. It's not the gods' fault. It's the world. It's turned upside down. Athens' fate is decreed. All we can do now is wait. You should go back inside. You need to rest. Where I should be is in the Parthenon. My greatest legacy to Athens. We need the gods' blessing. But Aspasia... Aspasia's right. She often is. But not about this. Yes. I'll go inside. Thank you, Cassandra. Tell my Aspasia I was a good boy and took my drugs. I will. Okay, and what now? To było szybkie zejście na dół. He took his drugs without complaint. Thank you. Something wrong? I expected Phoebe back by now. I saw her in the crowds outside. Did you send her somewhere? I had her go to Anastasios to see about a ferry. As soon as Pericles is strong enough, we're leaving Athens. We have to. But now she is. I'm sure she's... Matko boska, zawału bym dostała. Wybaczcie za te dźwięki. Ale to na dworze się ktoś tłucze bramą. Aspasia, there's a plague. You've seen the streets. She's just a child. Give her the credit she deserves. She's more of a fighter than I was at her age. I told Pericles the cult is in Athens. It's too dangerous. The cult? I thought it was the sickness talking. I'm going to look for her. Where is Anastasios' house? It's across from the Odeon of Pericles. Okay, Odeon of Pericles. Bywaj. Dobra, czyli lecimy poszukać Phoebe, jak rozumiem. Czy ja tędy wyjdę? Pewnie, że nie. It hurts. Tędy wyjdę? Tak. Dobra. Sorry, strażnik. Nie chciałam. Chodźmy na przełaj, będzie szybciej, znając życie. Niż jechać dookoła. To staram się nikogo nie obijać, dajcie mi spokój. Zaraza, masakra. Ja mam nadzieję, że nic jej się nie stało i że niczym się nie zarazi. O, chyba jeszcze komuś nie spodobało się tłuczenie. Czekajcie. What? This looks like the place. Okej. Skoro tak twierdzisz? Czy aby nie powinnam przypadkiem być niewidzialna dla reszty? Czy coś? Nie, chyba nie. Dobra, to będzie chyba tutaj. Nie? Tu nie. 15 metrów. Tu też nie? Nie? Okej. Tu też jest zamknięte? Tędy też nie? A czekajcie, może tędy. O. Aha, dobra, tu były drzwi otwarte. Nieważne! Świetnie.
Znajdźmy poszlaki, tak? This was savage. Done to send a message. Mhm. Deimos must be carrying through on his threat. I'm glad Phoebe wasn't here. Hopefully she's safe. Mhm. Aha. Phoebe! No! Phoebe krzyczy. Hey, stop! Naprawdę? Ja mam z nimi walczyć. Chyba nie powinnam. To nie do końca powinno chyba tak wyglądać. Kończę ciebie najpierw. No jasne. Dobra, tu leży. Tam ten w sumie też. Dawaj to. No, okej. Posprzątajmy to, co tu wypadło z nich. Z tamtego też się coś... Dobra. O nie, Phoebe! Phoebe! No, 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 no. Ella. Nie! Ja się nie zgadzam! Earth, mother of all, I greet you. Ej, zrobiło mi się smutno, nie? Normalnie mi się łzy w oczach pokazały. Dobrze, że tego z kamerą nie nagrywam. Proszę, powiedzcie, że ona tylko udawała, żeby nie zginąć. Aniaż. Aniaza to pewnie będzie coś w stylu żegnaj, czy coś takiego. Cassandra, are you all right? I need to speak to Aspasia. We must find Pericles first. He's missing. I don't fucking care. No tell właśnie. Me where Aspasia is. Cassandra. I'm sorry, Phoebe. Masakra. Aspasia went to find Pericles at the Parthenon. She should be there. I think we better go with her. I agree, my friend. I agree. No proszę. Tym razem bez dyskusji. Ostatnia nadzieja, Aten. Przecież ona ją zabije. Tylko ją dorwie we własne łapska, to ją zabije, nie? To jest smutny odcinek.
There you are, Cassandra. Quickly, Pericles may be inside. What's gotten into you? Phoebe is dead. She's dead because you sent her to do your work. No, it's not true. Phoebe wanted to go. She told me she would be all right. And you believe that child? You know, Phoebe. She wouldn't have taken no for an answer. It was out of my hands. Out of your hands? You sent her away. You could have protected her. What I asked of her was needed to protect Pericles. She lived to help others, Cassandra. She lived to help you. Mm-hmm. Duh. It's a tragedy. She should be here. Of course she should. But you know the cost of living this life. I do. But did Phoebe? Aspasia, you're here. Any sign of Pericles? If he's here, he's inside praying. He refused to stay safe in the villa. Things have gotten even worse in the Agora. It's madness. Speak later and act now. Pericles. Go! Ktoś tam na niego czeka. Będziemy się bili. Znowu. Alexios! Pericles! Nie, no ty chyba żartujesz. Stay out of my way. Serio. Dawaj tą tarczę, nie schowasz się za nią. Grzecznie miało być. Co wyście zrobili? Co za odcinek do kitu? Perhaps greater than we even knew. We need to get her out of Athens. We'll take my ship. We have to leave. Don't let him die in vain. Never. Nie dali mi podnieść przedmiotów. Już zabijają mi wszystkie bliskie osoby, to chociaż daliby mi pozbierać złoto, nie? Wiem, jestem okropna. myślałam, że będziemy eskortować do statku. Ale chyba popłyniemy na jakiś zupełnie nowy teren, tak coś czuję. Poza tym ja nam jeszcze o mamusi poopowiadać. We have to move quickly. Stay close, just in case. No, chodźcie, chodźcie. Stop! Cleon has ordered that no one leave Athens. And he wants Aspasia brought to him. I'm not going. Leave! Don't let them go! Naprawdę. Victory! Oh, no!
Dajcie wam dupki, popodpalam. Pieczony Ateńczyk raz? Kto zamawiał? Dobra, ty leżysz. Ty zaraz się położysz. Dobra, tamten się zajmie ptaszek. Jeszcze? Naprawdę? Aha, no ja nie zdążyłam go kopnąć. Czy oni popłyną razem z nami? We're going to stay, Cassandra. Mm-hmm. What? Why? My work is here. I can't leave the Athenians in the state. Okay. You don't need us to protect Aspasia. Leave Athens to us. The city has been taken. This isn't the Athens you used to know. That is why I must stay. We must begin again. Okay. You're sure? I have lived as an Athenian. And I will die as an Athenian. Then do something for me, both of you. Of course. Mm-hmm. Retrieve Phoebe's body. Give her a proper burial. Everything she deserves and more. Dobrze. Time to go, Cassandra. Chociaż tyle. Jeszcze mnie masz... Śmiesz mnie poganiać? And I expect to see you both again. Alive. I think so. Myślę, że jeszcze ich spotkamy żywych. Zobaczmy, co nam jeszcze gra chce pokazać. Dużo scenek w tym odcinku, co nie? Także zobaczymy, co się tam podzieje. The farther we get from Athens, the quieter it grows, as though it's peaceful. But I know better. Mm-hmm. I'm sorry, Aspasia, about Pericles and Athens. You have no need to apologize for anything. Mm-hmm. It feels like I let everyone down. I didn't get to them quick enough. I didn't make the right decisions. It's not your fault. There's no one to blame but the cult of Cosmos. About Phoebe. No, allow me. Phoebe was my responsibility. Mm-hmm. I should have kept her closer to me. It was a mistake. No, I wanted to apologize. Aww. It wasn't your fault. I'm sorry. Yet another murder to the cult's credit. I'll make each of them beg for mercy before I kill them. The mm-hmm. time will come. For now, let us look to the future. Do you have a headache? I was hoping you would help me with that. Yes, mm-hmm. of course. This woman, Phinikas. Her ship was called Siren Song. Phinikas. Yes, I know the name. Last anyone heard, her ship was docked on the island of Naxos. Then we go to Naxos to see Phinikas. Pięknie. Okay. Czytywanie. Tego się nie spodziewałam. Myślałam, że nam się pokaże teraz pełne morze po prostu i będziemy płynąć. No a tak się okazuje, że nie do końca. A może jednak? Dobra, czekajcie, bo ktoś na nas poluje. Tak czy siak, w tym oto pięknym momencie. My sobie będziemy kończyli nasz dzisiejszy odcinek. Dziękuję panu za oknem. Chciałam, żeby mieć zawsze taki akompaniament do nagrywania filmów.
Dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Działo się dużo. Jest mi smutno z tego powodu, co się podziało w dzisiejszym odcinku. I w ogóle mam nadzieję, że pomścimy śmierć Phoebe. Zasłużyła na to dziewczyna. Była dzielna, odważna i jedyna w swoim rodzaju. Dobrze. Dziękuję wam bardzo jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia w kolejnej części. See ya!